Witam ponownie w streszczeniu filmów. Dzisiaj pokażę wam film komediowy z 1995 roku, zatytułowany Billy Madison. Spoilery przed nami. Uważajcie i zaczynamy. Billy Madison to rozpieszczony 27-letni mężczyzna dziecko. Jedyne, co robi, to pije, płata głupie figle swoim przyjaciołom i godzinami wpatruje się w magazyny z nagimi zdjęciami. Od czasów w gimnazjum nie dojrzał ani o jeden dzień, co bardzo denerwuje jego ojca Brianę. Brian jest założycielem jednej z największych sieci restauracji w USA. Zawsze chciał przekazać swój majątek synowi, ale ze względu na styl życia Billyego ponownie rozważa te decyzje. Pewnego dnia Brain zaprasza swoich współpracowników na kolację do swojego domu. Dwaj goście na kolacji to wiceprezes wykonawczy firmy, Erik, i kierownik operacyjny, Karl. Erik i Karl są blisko z Brainem i pomagają mu podejmować wszystkie ważne decyzje dotyczące firmy. Brian chce oficjalnie ogłosić swoje odejście na emeryturę, ale Billy przerywa mu za każdym razem, gdy zaczyna mówić. Erik nie lubi Billiego i robi wszystko, aby go zdziecinnieć, a w ten sposób, aby Billy nie został mianowany prezesem firmy. Robi miny do Billiego, co sprawia, że ten wykrzykuje Bełkot. W końcu Brian krzyczy, żeby ten się wynosił. Następnie wychodzi z przyjaciółmi do restauracji fast food. Jak zwykle rozmawiają jak dzieci i robią psikusy starszym ludziom. Wracając do rezydencji, Erik wylicza wszystkie dziecinne rzeczy, które Billy powiedział i zrobił, i przekonuje Brianę, że nie jest gotowy do przejęcia firmy. Karl, z drugiej strony, twierdzi, że jest jeszcze nadzieja dla Billy'ego, ale Erik odrzuca go. W rzeczywistości chce awansować na stanowisko prezesa, więc robi wszystko, aby usunąć swojego największego konkurenta. Później w nocy Brian wzywa Billy'ego do swojego gabinetu, aby poinformować go o czymś ważnym. Ujawnia, że postanowił przekazać firmę Ericowi, który jego zdaniem ma największe predyspozycje do pełnienia funkcji prezesa. Billy jest w szoku, bo jego ojciec nigdy mu niczego nie odmówił, nie mówiąc już o ich rodzinnym biznesie. Argumentuje, że Erik jest okrutny i bez troski, ale Brian jest nieugięty w swojej decyzji. Mówi, że kiedy Billy chodził do liceum, przekupił nauczycieli, by wystawiali mu oceny dopuszczające. Każdą klasę, jaką Billy kiedykolwiek zdał było przez fakt, że Brian przekupił nauczyciela. Włącznie z drugą klasą, w której pisał Bek jako BAK, a i tak zdał. Ponieważ Billy nie jest nawet absolwentem szkoły średniej, nie ma dla niego argumentu, by sprzeciwić się decyzji. Zdesperowany, by zostać wysłuchanym, Billy proponuje ojcu układ. Obiecuje, że będzie się uczył w każdej klasie przez dwa tygodnie i zdaje wszystkie. Jeśli mu się to uda, Brian będzie przekonany o jego wartości i przekaże mu firmę. Ale jeśli mu się nie uda, Erik zostanie mianowany prezesem. Brianowi podoba się ten pomysł i wykonuje kilka telefonów, aby jego syn dostał się do pierwszej klasy. Następnego dnia służąca Anite robi Billiemu lunchbox i wysyła go, by zdążył na szkolny autobus. Czeka na niego, ale autobus przejeżdża obok niego bez zatrzymania. Kiedy Billy dociera z ojcem do szkoły, pierwszą osobą, którą widzi, jest nauczycielka trzeciej klasy, Weronika. Poznaje Billy jego jako rozpieszczonego, bogatego dzieciaka i od razu go nie lubi. Po tym krótkim spotkaniu Billy idzie do klasy i poznaje swoich nowych przyjaciół. Dość szybko się z nimi dogaduje, bo choć jest starszy, jego osobowość nie różni się od nich. Słuchają bajek, grają w unihokeja, hokeja, śpią w czasie trzemki i robią zwykłe rzeczy, które robią pierwszoklasiści. Po szkole przyjeżdża po niego matka i flirtuje z Billim. Jest jeszcze bardziej zaintrygowana, gdy syn informuje ją, że to jego kolega z klasy. Następne dwa tygodnie są dla Billy jego zabawne. Zaprzyjaźnia się ze wszystkimi w klasie i jest lubiany przez swoją wychowawczynię, pannę Lepi. Mimo że czasem przypadkowo zjada klej, kłóci się z dziećmi o gry wideo i ma problemy z korzystaniem z dziecięcych pisuarów, jest ogólnie szczęśliwy. Po narysowaniu niebieskiej kaczki na teście rysunkowym zdaje do pierwszej klasy i organizuje wielkie przyjęcie dla swoich przyjaciół. Na przyjęciu znajduje się peniata wypchana zegarkami Rolex i drogimi czekoladkami. Jego ojciec, który nie wierzył w Billy'ego, jest mile zaskoczony, że zdał. Jedyną osobą, która nie jest zadowolona z tego, że Billy zdał, jest Erik. Wynajął nawet szkolnego woźnego, by pilnował Billy'ego. Druga klasa jest trudniejsza niż myślał, zwłaszcza z powodu testów ortograficznych. Billy zmierza się z małą dziewczynką w konkursie ortograficznym, który wygrywa, poprawnie literując słowo kanapa. Dzięki wygranej Billy zdaje do trzeciej klasy i urządza jeszcze większe przyjęcie. Zaprasza wszystkich swoich przyjaciół i bawi się z nimi na zjeżdżalniach wodnych. Erik jest również na imprezie i planuje zrobić coś wielkiego, aby Billy jemu się nie powiodło. Wreszcie, w trzeciej klasie, Weronika okazuje się być jego nauczycielką. Choć dokucza mu i tak naprawdę go nie lubi, Billy jest zmotywowany, by chodzić do szkoły tylko po to, by ją zobaczyć. Sprawia kłopoty w jej klasie tylko po to, by zostać zauważonym, dając do zrozumienia, że ją lubi. Pewnego dnia znajduje go rysującego w zeszycie zdjęcia półnagiej dziewczyny. Aby dać mu nauczkę, prosi go o napisanie kilku słów na tablicy odręcznie pismem kursywnym. Przez kilka pierwszych słów radzi sobie całkiem dobrze, ale nie potrafi poprawnie napisać litery C. Weronika wyśmiewa się z niego przy całej klasie i upokarza go. Billy wybucha krzykiem, że ich wszystkich nienawidzi i ucieka do domu. Następnego dnia rano udaje, że jest chory, żeby nie musieć iść do szkoły. Służąca Lanite mówi mu, że jeśli zostanie w domu, będzie musiał pomóc jej ogolić pachy. Billy niechętnie idzie do szkoły, nie chcąc ponownie stanąć twarzą w twarz z Weroniką. Ku jego szczęściu, tego samego dnia bierze ona chorobowe. W jej miejsce zajęcia prowadzi dyrektor szkoły, pan Anderson. Podczas przerwy Billy dostaje kilka kartek, ponieważ jest to również dzień walentynek. Jest najfajniejszym chłopakiem w klasie i podoba się wielu dziewczynom. Po szkole Billy i jego kolega z trzeciej klasy. Ernie spędzają czas w jego domu. Billy tęskni za Weroniką i prosi Erniego, żeby do niej zadzwonił i sprawdził, czy ona też go lubi. Ernie rozmawia z nią normalnie, po czym pyta, czy umówiłaby się z kimś z ich klasy. Weronika nazywa Billy'ego niedojrzałym i kończy rozmowę telefoniczną. Następnego dnia odbywa się szkolna wycieczka. W drodze na miejsce niektórzy chłopcy wyzywają Billy'ego, by dotknął piersi Weroniki. On z radością przyjmuje wyzwanie i udaje, że się na nią przewraca. Weronika żartobliwie przeżywa go za to, a dzieci się z niego śmieją. Później Billy przeprasza ją za to, co się stało, a ona mu wybacza. Następnie zauważa erniego stojącego samotnie w kącie i dowiaduje się, że zmoczył spodnie. Aby pomóc koledze, Billy też moczy krocze i twierdzi, że sikanie jest fajne. Wszystkie dzieci idą w jego ślady i jedno po drugim moczy spodnie. Widząc, jak pomaga Erniemu, Weronika zaczyna lubić Billy ego. W następnej scenie Billy organizuje trzecią imprezę z okazji ukończenia trzeciej klasy. Ta jest jeszcze większa niż dwie poprzednie imprezy razem wzięte. Dzieciaki biegają po ogromnym parku rozrywki, który urządził przed swoją rezydencją. Weronika również przychodzi na imprezę i daje mu paczki przekąsek jako prezent na zakończenie szkoły. Billy oprowadza ją po okolicy, rozmawiając o różnych rzeczach. W końcu idą do namiotu, gdzie mają się całować. Gdy Karl przerywa imienia, ostrzega Billyego, że Erik planuje coś złego. Billy dziękuje mu za ostrzeżenie, ale nie myśli o tym zbyt wiele. Od tego dnia uczy się pilnie i bez problemu zdaje cztery kolejne klasy. Od spotkania z Weronicą minęło już trochę czasu, więc gdy za nią tęskni, całuje jej zdjęcie. Nadal jest najlepszym przyjacielem trzecioklasistów i spędza z nimi przerwy obiadowe. Często zapraszają go do gry w piłkę nożną, ale im więcej dostaje promocji do wyższej klasy, tym bardziej jest zajęty. Kiedy kończy ósmą klasę, organizuje kolejną imprezę z okazji rozpoczęcia nauki w liceum. Podczas imprezy dyrektor szkoły, pan Anderson, spotyka się z Erikiem na osobności. Erik poszperał trochę i dowiedział się o podwójnym życiu Andersona. Okazuje się, że był on kiedyś zapaśnikiem, który przypadkowo zabił człowieka, siedząc na nim zbyt długo. Jeśli ludzie się o tym dowiedzą, straci pracę jako dyrektor szkoły. Erik wykorzystuje jego sytuację i szantażuje go. Chce, żeby Anderson rozpuścił plotkę, że Billy przekupił go, żeby zdał testy. Nie mając innego wyjścia, pan Anderson zgadza się skłamać. Następnego dnia Billy zaczyna naukę w liceum. W poprzedniej szkole średniej Billy był jednym z popularnych chłopaków. Myślał, że i tym razem będzie tak samo, ale okazało się, że nikt nie zwraca na niego uwagi. Na lekcji chemii Billy w niewybredny sposób żartuje z nauczyciela, ale nikt się nie śmieje. Jedna z dziewczyn prosi go nawet, żeby z nią nie rozmawiał, bo jest nieudacznikiem i nie chce, żeby się z niej nabijano. Jeden z dzieciaków upuszcza mu na głowę kary. Billy tęskni za kolegami z trzeciej klasy i spotyka się z nimi na przerwie. Zapytany o szkołę średnią, kłamie i twierdzi, że wszyscy są dla niego mili i świetnie się bawi. W domu uświadamia sobie, że kiedy był popularny, też znęcał się nad introwertycznymi dziećmi. Dzwoni do jednego z nich o imieniu Denny i przeprasza go. Podczas rozmowy Denny po prostu mu wybacza, ale po jej zakończeniu skreśla nazwisko Billiego z listy ludzi do zabicia. Później tego samego dnia dyrektor Andrews publicznie ogłasza, że został przekupiony przez Billiego, by wystawiał mu oceny dopuszczające. Zawiedziony Brian przekazuje firmę Ericowi i nie wierzy Billiemu, gdy ten próbuje się wytłumaczyć. Billy traci wszelką nadzieję i wraca do dawnego stylu życia, ciągłego imprezowania i robienia ludziom psikusów. Weronika wie, że ciężko pracował na oceny, więc pociesza go pewnego dnia. Bije go brutalnie, starając go się zmotywować, aby nie poddawał się bez walki. Tymczasem przyjaciele Billy'ego z trzeciej klasy protestują przed domem dyrektora, zmuszając go do ujawnienia się z ocenami Billy'ego i jego kłamstwami. Po odkryciu prawdy, Brian jest gotów dać synowi drugą szansę, aby kontynuować szkołę średnią. Jednak Erik protestuje i twierdzi, że skoro Billy nie ukończył dziewiątej klasy w ciągu dwóch tygodni, nie kwalifikuje się do prezesury firmy. Kiedy Brian nadal nie staje po jego stronie, Erik grozi, że pozwie go do sądu. Billy wyzywa go do akademickiego dziesięcioboju, aby ostatecznie rozstrzygnąć ich spór. Zwycięzca przejmuje firmę. W następny piątek rozpoczyna się w szkole konkurs. Erik wygrywa test z matematyki. Billy radzi sobie świetnie w konkursie gotowania ciasta. Każdy z nich wygrał w niektórych kategoriach i przegrał w innych. Pod koniec konkursu Billy wygrywa jednym punktem. Następnego dnia wszyscy zbierają się w auli na finał, który ma wyłonić zwycięzcę. Billy dostaje pytanie o rewolucję przemysłową i odpowiada w sposób całkowicie idiotyczny. Następnie Erik otrzymuje pytanie dotyczące etyki biznesu. Erik, jako nieetyczny biznesmen, nie zna odpowiedzi na to pytanie. Zdając sobie sprawę, że przegra, wyciąga rewolwer, gotów zastrzelić Billy'ego. Jest on uratowany, gdy Anderson, w swoim stroju zapaśniczym, stawia czoła Ericowi. Po otrzesieniu z ataku, próbuje zastrzelić Weronikę, ale zanim to zrobi, zostaje zastrzelony przez Deniego, którego Billy przeprosił wcześniej za zastraszanie. W następnej scenie, Billy jest na jego ceremonii ukończenia szkoły. Ogłasza, że chce przekazać odpowiedzialność za firmę ojca na Karla, który jest bardziej zasłużony niż on. Billy zdradza również, że planuje uczęszczać do koledżu, aby zostać nauczycielem. W ostatniej scenie widzimy Erika, który odchodzi z ceremonii o kulach, podczas gdy pozostali świętują. Dziękuję za oglądnięcie. Subskrybujcie po więcej!